ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Czerniak należy do jednych najczęściej spotykanych raków skóry. Występuje on nie tylko w obrębie skóry, ale również oka, nosa oraz ust. Jest to nowotwór bardzo agresywny. W przypadku przerzutów jest trudny do leczenia. Należy unikać opalania pomiędzy godziną 11 a 16. Podczas opalania używać odpowiednich filtrów oraz używać nakrycia głowy, innych części ciała, a także wykorzystywać okulary z filtrami UV. Bardzo ważnym elementem jest również to, że jeśli zaobserwujemy coś się dzieje złego na skórze, od razu udajemy się do lekarza specjalisty. Czy wiesz, od czego zależy wielkość dotacji unijnych oraz liczba naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim? Decydują o tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Udział w spisie to nie jest coś, co robimy codziennie, ale jego wyniki każdego dnia wpływają na nasze życie. Dlatego spisz się przez internet lub dzwoniąc na infolinię albo odwiedź najbliższy urząd gminy. Liczymy się dla Polski. Tobiasz Krakowski, dzień dobry. Mamy weekend, a dopełnieniem mijającego tygodnia będzie kilka chwil z informacjami z miasta i regionu. Zapraszam więc na magazyn miejski. Jeszcze niedawno towar deficytowy, teraz szczepionki czekają na chętnych. Pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za swoje zdrowie, za swoje rodziny. Ukłucie niewielkie, mało bolesne, ale myślę, że to duża sprawa dla nas wszystkich, bo im więcej będzie osób zaszczepionych, tym większe bezpieczeństwo dla nas wszystkich. Zmysłowa Ona, wystawa w Galerii 66. Wystawa Ona, niezwykle zmysłowa, sensualna. Na pewno w jakiś sposób jest nieuniknione to, że przenosi się coś z siebie. Jeszcze kilka tygodni temu byli chętni, ale brakowało szczepionek. Dziś jest odwrotnie. Są szczepionki, ale chętnych, by przyjąć ochronę przed COVID-em, coraz mniej. A jedynie zaszczepienie większości z nas gwarantuje, że epidemia nie wróci jesienią, a my możemy czuć się bezpieczni. W punkcie szczepień powszechnych w Akademii Kaliskiej dostępne są praktycznie wszystkie rodzaje szczepionek. Bywają dni, że można tu przyjść prosto z ulicy bez wcześniejszych zapisów. Ci, którzy przekonani byli do sensu szczepień, już przyjęli preparat. Pozostali ci, którzy się wahają. A zdaniem specjalistów szczepionka to najlepsza gwarancja, że albo nie zachorujemy, albo przejdziemy COVID łagodnie. A kolejnym plusem jest to, że w przypadku objawów przeziębienia nie będziemy musieli się zastanawiać, czy to COVID, czy grypa. Do szczepień zachęcają władze Kalisza. Szczepionkę przyjął prezydent Krystian Kinastowski i jego dwaj zastępcy. Ja jestem z rodziny lekarskiej. Często nasze niedzielne obiady dominował temat zdrowia. Szczepię się co roku na grypę. Zaszczepiłem się również na chorobę COVID-19. Nie było żadnych zdarzeń niepożądanych po szczepieniu, nie było żadnych odczynów. Czuję się dobrze, nie zachorowałem od tamtego czasu. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Kalisza, żeby się szczepili. Ten punkt działa bardzo sprawnie, więc pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za swoje zdrowie, za swoje rodziny. Przeciwko COVID zaszczepiła się też już prawie cała nasza redakcja. Drugą dawkę szczepionki przyjęli wczoraj Agnieszka i Marcin.
Druga dawka przyjęta, nie było to dla mnie osobiście łatwe, bo po prostu nie lubię igieł, ale oceniając wszystkie za i przeciw, no postanowiłem, że no po prostu trzeba się szczepić, bo na pewno jest bezpieczniej. Zaszczepiłam się właśnie, dostałam drugą dawkę Moderny. Ukłucie niewielkie, mało bolesne, ale myślę, że to duża sprawa dla nas wszystkich, bo im więcej będzie osób zaszczepionych, tym większe bezpieczeństwo dla nas wszystkich. Dla mnie wybór jest oczywisty. Rozsądek, głos rozsądku, logiki i zdrowia dla nas wszystkich. W Akademii Kaliskiej nie tylko można się zaszczepić w poniedziałek, wtorek i środę w przyszłym tygodniu i za dwa tygodnie. Przy okazji szczepienia osoby w wieku 60+ mogą zrobić sobie bezpłatnie morfologię krwi. Morfologia wykonywana będzie w dniach 21, 22, 23 czerwca oraz 28, 29 i 30 czerwca. Poniedziałek, wtorek i środa w godzinach od 9 do 11 dla pierwszych 60 osób w wieku 60+. Ilu Kaliszan już się zaszczepiło, a jak jest w gminach powiatu kaliskiego? Te dane możemy już sprawdzać na rządowej stronie. Jeśli chodzi o Kalisz, to zaszczepionych jedną dawką jest 43% mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 28% Kaliszan. Najwyższy wskaźnik jest w przedziale między 40 a 59 rokiem życia. Drugą grupą wiekową, wśród której jest najwięcej osób zaszczepionych w Kaliszu, są seniorzy powyżej 70 roku życia. W gminach powiatu kaliskiego wyniki są znacznie słabsze. Najmniej zaszczepionych w stosunku do liczby mieszkańców jest w gminie Brzeziny. Tutaj w pełni zaszczepionych jest 14% ludności, po pierwszej dawce jest 24% mieszkańców. Najwyższe wskaźniki spośród gmin powiatu kaliskiego ma gmina Ceków Kolonia. Tu w pełni zaszczepionych jest 23% mieszkańców. Pierwszą dawkę przyjął co trzeci mieszkaniec. Rozbudowa ciągu ulic od Rogatki do granic miasta wkracza w kolejny etap. Po ulicy Częstochowskiej, która jest ciągle w remoncie, drogowcy wchodzą na nowy świat. Zakres prac obejmie m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej. Prace ruszyły. Z ruchu całkowicie zostały wyłączone dwa pasy od ronda Ptolemeusza do skrzyżowania ze Skalmierzycką od strony siedziby Straży Pożarnej. Ruch pojazdów od strony ronda Ptolemeusza w ulicy Nowy Świat odbywa się przeciwległym pasem ruchu, oznaczając tym samym prowadzenie dwukierunkowego ruchu pojazdów na jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Z ruchu pieszego został wyłączony także chodnik po stronie robót drogowych. O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót drogowcy będą informować na bieżąco. A w poniedziałek, 21 czerwca, rozpocznie się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej. Zadanie obejmować będzie odcinek od Serbinowskiej do ulicy Kresowej. Jednak w pierwszym etapie obejmie fragment drogi od parkingu Biedronki do sąsiadującego z inspektoratem ZUS budynku. Na czas robót ten odcinek będzie nieprzejezdny i wyłączony z parkowania. Ruch pieszych zostanie utrzymany, a więc chcąc załatwić sprawę w ZUS-ie, trzeba będzie do niego po prostu dojść na nogach. W czasie remontu dojazd do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od ulicy Kresowej i od ulicy Ostrowskiej. Wiadomo już, kim była kobieta, której ciało wyłowiono w środę z Prosny na osiedlu Rajsków w Kaliszu. Nadal jednak nie są znane okoliczności i przyczyna jej śmierci. W odpowiedzi na te pytania ma pomóc sekcja zwłok. Makabrycznego odkrycia dokonali 16 czerwca przed południem kajakarze przepływający rzeką na wysokości pola golfowego zauważyli unoszące się na wodzie ciało kobiety. Wezwani na miejsce strażacy z łodzią wyciągnęli kobietę na brzeg i podjęli reanimację. Działania ratunkowe przerwali po 17 minutach, bo nie przyniosły rezultatów. Lekarz potwierdził zgon. Policja zna już tożsamość kobiety. To 63-letnia mieszkanka Kalisza. Decyzją prokuratora prowadzona zostanie sekcja zwłok, która wyjaśni przyczynę jej śmierci. Na ten moment wykluczono udział osób trzecich. Nie wiadomo na razie, czy doszło do samobójstwa, czy nieszczęśliwego wypadku. Po drugiej stronie rzeki znaleziono rower należący do kobiety.
przez cały weekend od piątku do niedzieli 20 czerwca w Kaliszu w ramach weekendu na Szlaku Piastowskim mieszkańcy i turyści mają szansę poznać historię nie w teorii, a w praktyce. W programie wydarzenia przewidziane są warsztaty dla najmłodszych, mobilna strefa gier, zwiedzanie Baszty Dorotki, wycieczki zabytkowymi autobusami i wiele konkursów. Weekend na Szlaku Piastowskim to jedyny weekend w roku, w którym w wyjątkowy sposób można przenieść się w czasy Mieszka I, Bolesława Chrobrego czy Przemysła II. Na mieszkańców i turystów przez całe 3 dni czekać będzie masa atrakcji. Organizatorom najbardziej jednak zależy, by przybliżeniu historii towarzyszyła dobra zabawa. To jest oczywiście promowanie miasta, ale wszystkich miast, które są na Szlaku Piastowskim. Przypomnę, że to jest Konin, Gniezno, Poznań, no i Kalisz, więc zapraszamy serdecznie mieszkańców. Piękny weekend, już od dzisiaj rozpoczynamy tak naprawdę grę miejską. Zapraszamy rodziców z dziećmi do wzięcia udziału. Dziś przed południem od zwiedzania ratuszowej piwnicy rozpoczęło się święto szlaku. Chętni z pierwszych atrakcji już skorzystali. Dla dzieci przygotowano ciekawe warsztaty, w których dzięki zabawie można łatwiej poznać historię. W imieniu informacji turystycznej zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 10 lat na warsztaty z piastami. Będą się odbywały w piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 12. Będą to warsztaty, na których będzie krótka pogadanka o życiu piastów. Przedstawimy ich historię, sylwetki, pokażemy dzieciom, jak wyglądało to życie. No i będziemy mieli krótkie warsztaty plastyczne. Wszystkie dzieci zainteresowane, to znaczy rodziców, prosimy o zgłaszanie zainteresowania w informacji turystycznej na parterze ratusza do godziny 18. Dzieci były zachwycone. Dotąd dawne czasy poznawały tylko w muzeum. Jak Wam się podoba to miejsce? Bardzo fajnie jest tutaj. Bardzo fajnie. A co Wam najbardziej się podoba? Wszystko. A tu kolega, co Ci się najbardziej podobało? Najbardziej to tutaj kontrolowaliśmy. A słyszeliście, że Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce? Tak, tak. I gdzie to słyszeliście? W telewizji. Jakie jeszcze atrakcje czekają mieszkańców i turystów w ten weekend w ramach Szlaku Piastowskiego? A w sobotę i w niedzielę od godziny 10 do 18 wszystko skumulowane będzie przy Baszcie Dorotce, czyli Centrum Baśni i Legend Kaliskich. Tam będą występy zespołu muzyki dawnej, ale także gry i zabawy, więc serdecznie zapraszamy. Będzie można także wejść i posłuchać, ale przede wszystkim też wziąć udział, czy poznać piastów od tej strony dawnych dziejów. Ale to wszystko w piwnicach Kaliskiego Ratusza. A do tego warsztaty na Zawodziu. Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajdziecie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Zmysłowe i tajemnicze, a równocześnie przyciągające kolorem, strukturą i wbrew pierwszemu wrażeniu optymistyczne. Prezentacja cyklu Ona to pierwsza niebiblioteczna wystawa w progach Galerii 66 w Pałacyku. Trudno rozmawiać o sztuce, tym bardziej własnej, przyznaje Agnieszka Zaśko. Artystka zdecydowanie preferuje poszukiwanie języka, jakim przemawiają do niej obrazy. Równocześnie przyznaje, że daje się zauważyć w jej pracach łączniki. Przede wszystkim na każdej jest kobieta i mimo podobieństw do autorki, nie są to autoportrety. Jest nieuniknione to, że przenosi się coś z siebie. Przenosi się nie tylko swoje emocje, jakieś takie swoje stany, refleksje, doświadczenia, ale właśnie w dużej mierze myślę, że jakąś kobiecość też samej siebie na tych obrazach przetwarzam i ujmuję. Praca to cykl, który powstał w czasie ostatniego roku. Artystka nie ukrywa, że emocjonalnie ciężkiego dla niej okresu pandemii i wszystkich niewiadomych, jakie niosły poszczególne jej etapy, przetrwać pomogło tworzenie. I kiedy ja to wszystko teraz mogłam zebrać, spojrzeć na to, to zauważyłam, że faktycznie one są najbardziej ekspresyjne, kolorowe, zmysłowe z wszystkiego, co ja dotąd zrobiłam. Potrzebowałam tej energii, bo właśnie sztuka i proces tworzenia, malarstwo tak u mnie działają, że ja z tego biorę. To jest dla mnie najważniejsze, to, że ja czerpię z tego energię potężną, która mnie wspiera. Miejska Biblioteka Publiczna z Agnieszką Zaśko współpracuje od jakiegoś czasu, wcześniej jednak przy projektach dla dzieci. Teraz pokazuje artystkę wabiącą dorosłego konesera.
Wystawa, ona niezwykle zmysłowa, sensualna, a przede wszystkim bardzo, bardzo barwna. I liczymy właśnie na to, że pojawią się tutaj osoby, które specjalnie właśnie na tę wystawę przyjdą, ale zachęcamy także naszych czytelników, którzy przychodzą po książkę, żeby znaleźli te kilkanaście minut i zajrzeli do naszej bibliotecznej galerii. Czeka na nich ponad 20 prac, głównie kolaże, ale także rysunki i szkice Agnieszki. Wystawie towarzyszy też nagranie, rozmowa z Agnieszką Zaśko, jej twórczości, inspiracjach, poszukiwaniach tematów do prac. Obrazy z cyklu Ona można oglądać do 9 lipca. Tropikalny żar ogarnia Polskę. W kolejnych dniach temperatura będzie sięgała 33 stopni Celsjusza w cieniu, a w nocy przekraczała 20 stopni. Taka pogoda z jednej strony cieszy, ale trzeba też pamiętać, że może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty dla większości kraju. W Kaliszu i okolicach afrykańskie upały osiągnęły apogeum dziś, w piątek, wczesnym popołudniem i utrzymają się do poniedziałkowego wieczora. Potem nieco się ochłodzi i nadejdą burze. Ulgą dla przechodniów w Kaliszu są kurtyny natryskowe, które przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ustawiło w różnych częściach miasta. Na głównym rynku, z tyłu ratusza, na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej z Serbinowską vis-a-vis hali pod zegarem oraz na polach marsowych. Żar lejący się z nieba jest nie tylko uciążliwy, ale też niebezpieczny. Warto więc pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pozwolą nam bezpiecznie przetrwać gorące dni. Po pierwsze, nawadniajmy się. No najlepszym źródłem oczywiście płynów będzie woda. Woda najlepiej zmineralizowana, czyli jeżeli kupujecie w sklepie gotową wodę, to wówczas najlepiej, jeśli to będzie woda po prostu mineralna. Jeżeli w domu chcecie sobie przygotować taki domowy izotonik, świetnie sprawdzą się dodatkowe owoce, cytrusy, cytryna, mięta, limonka, pomarańcza, szczególnie dla dzieci, które nie bardzo tolerują smak wody, wówczas możecie urozmaicać to różnymi owocami, również warzywami, ogórek, może być też arbuz, który czy zjadany, czy dodawany do wody, też jest świetnym źródłem właśnie tego płynu. Kolejne równie ważne zasady to ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, noszenie nakrycia głowy i lekkiej przewiewnej odzieży, czy stosowanie kremów z filtrem UV. W piątek wieczorem na termometrach 24 stopnie, bezchmurne niebo, wiatr słaby. W nocy nadal niebo będzie bezchmurne, a temperatura spadnie do 19 stopni na plusie. Wiatr bardzo słaby. W sobotę upalnie. Temperatura maksymalna to 32 stopnie. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie spadać. W nocy przybędzie chmur, ale nadal ciepło. Na słupkach rtęci 20 kresek powyżej zera. Niedziela równie gorąca z 30 stopniami Celsjusza. Wiatr nadal słaby, a ciśnienie gwałtownie zacznie spadać. Noc ciepła, temperatura wyniesie 20 stopni. Poniedziałek od samego rana przywita nas wysoką temperaturą. Słupki rtęci wskażą 22 stopnie. Ciśnienie będzie spadać. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 32 stopni. Nasili się jednak wiatr, bo w porywach może osiągnąć nawet 45 km na godzinę. Miejscami również możliwe burze z deszczem. A na koniec ważna informacja dotycząca naszego programu. W poniedziałek z powodu konserwacji nadajnika nie będzie magazynu miejskiego, a z wiadomościami wracamy we wtorek. A jeśli Państwo będziecie szukali informacji, pamiętajcie, że doniesienia z miasta i regionu przez całą dobę znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Dziękuję za uwagę, życzę udanego, a przede wszystkim bezpiecznego weekendu.